Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafiasolec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku od Zera do Farmera, oczywiście Brączek. Siemanko. Adaś. Halo, witam. To już 51, pierwsza 50 tak. Odcinków za nami, ja dzisiaj widziałem to u Adasia, bardzo serdecznie zapraszam, testy się skończyły. No i tak jak myśleliśmy, w ankiecie wygrała Walterka, także bardzo to nas cieszy. Ja, Walterka i Fent. I kolor prawdopodobnie będzie czarny, choć jeszcze sobie posprawdzamy wasze komentarze, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądać. Chyba, że dzisiaj i tak tej Walter nie kupujemy, to napiszę te kolory może, zrobię taką ankietę i wybierzecie w ankiecie te kolorki, więc no, możemy tak zrobić. Tak, Bronku? Pragnę zaznaczyć, że tak jak nagrywamy ten odcinek, to minął miesiąc od premiery Farminga. O kurde, ale dzisiaj wyjątkowo się zrobiło, aż chyba łezka uronie. 20 była? Tak. A no tak, kurde. Ogólnie w dzisiejszym odcinku musimy jechać wyjść pszenicę. Także jak widzicie, udaje się do Fenda, tam snopki już będą zaraz zrzucane do bredalki. Naszykowana jest. Bierzemy sobie pszenicę. Akurat na dwa zestawiki idealnie zabierzemy. Cena jest około 1100. Wcale dużo nie musiałem przewijać, akurat idealnie to wyszło. I powiem wam, że w tym odcinku będziemy bawić się już oczywiście w koniki. Próbowałem ustawiać gospodarki. Generalnie wyszło tak, że no tutaj nie będę mogły stać te konie, bo naprawdę przebrzydle to wyglądało i zabierał za dużo terenu. Nawet nie chcecie wiedzieć. Ja tu wprawdzie już mogę sobie jechać, Bronek, ty będziesz, bo ty Bronek jedziesz, czy kto tam jedzie? Sąsiad. A, dobra. Adaś, ty powiedz mi, kończysz siewy, tak? Oczywiście. Bo jeszcze oczywiście został nam na testach ciągnik, jeszcze Fend tutaj, no już trochę smutny, bo najlepsze we wszystkim jest to, że ustawiliśmy Fenda troszkę wyżej niż Case'a, no ale wyszło całkiem psikus. Inaczej. Może dlatego, że ludzie też pisali bardzo, że zależy im na liczbie koni, żebyśmy nie cofali się, tylko szli do przodu i może dlatego też ten Case wygrał. Ale najważniejsze, co? Wygrał nad Fendem, o to mi chodzi. Ale najważniejsze, że wygrała Walterka i to z racji tego prawdopodobnie, że tej Walterki jeszcze w żadnej serii nie testowaliśmy, oprócz ja Walterka i Fend, która była serią Adasia. Tą serię pamiętam, bo grałem, to było naprawdę stosiwo. I my dzisiaj, mówię, udajemy się, sprzedajemy, pieniążki będą na konie i ustawiamy sobie zagrodę. No z tą zagrodą jest nieciekawie, a zobaczymy dopiero to, jak będę ustawiał. W ogóle w tym farmingu wszystko jest nieciekawe. Ponieważ pobrałem sobie ten mod, o którym wspominaliście tak bardzo często, że czemu jeszcze nie pobrałem moda na kolizję? No kurwa, dlatego, że nie jest MP. Wszystko już sobie ustawiłem, ładnie, pięknie, z tym modem MP. Brączek chce dobić, patrzymy, nie ma moda. Dobra, pobrał go. Niestety po pobraniu nadal go nie miał, ponieważ okazało się, że nie jest MP. No na to wychodzi, ponieważ miał ten sam co ja, więc... Pobrałem z tej samej strony co ty, tak? Tak. Więc no tutaj słabo, naprawdę słabo. Chyba, że to po prostu na stronie jakiś zbugowany, ale to jeżeli możecie, to podajcie z jakiej strony. Tylko sprawdźcie najpierw, czy działa na pewno MP. I dopiero mi podajcie taki link. I mam nadzieję, że no bez kolizji też da jakoś się ustawić, najwyżej pół łąki stracimy. No ale no tu nie jestem w stanie nic poradzić, bo mówię, no tam przy drodze no nie pasi, chciałem w tym klinie to jakoś zrobić, ale niestety ta zagroda od koni ma kurwa 8 boków. No i nie idzie ją ustawić, gdyby była prostokątna lub kwadratowa jak wszystkie inne zagrody, to było spoko, a niestety tak nie jest. Dobra. Na elewatorek jedziesz? Słucham? Na elewator jedziesz? Tak, chyba tu dobrze jadę. Elewator. No widzę po mapie, że jedziesz na elewator. Tak, tam, to jest na wschodnim. Więc tutaj sobie lecimy. No i zobaczymy. No miejmy nadzieję, że na tych konikach troszeczkę pójdziemy do przodu, no bo jednak chcemy się tu rozwinąć szybciej. Wtedy jak dobrze pójdzie, no to po sezonie powinny być ładne pieniążki z tych koni. Więc tutaj... Fajnie widać na MP te konie, więc to też jest plus, że to nie jest jakaś tam bieda z nędzą. No to akurat bardzo mega cieszę, że... zagrodę kupiłem, zobaczymy, jak ładnie wyglądają. Będzie ujeżdżanie. Także... Zobaczymy. Czekaj, ty chcesz sypać od razu ze mną, czy nie? Ja. Kurde, to ja ci się źle naddałem. Bo mogłem się bardziej do lewo. Dobra, czekaj, podtrzymam sobie plandeki. I teraz jak to jest? Tu pyk na stronę lewą, obydwie. Dobra, sypiemy? No. 3-4. Dobra, dobrze patrzyłem. Tutaj cena? Tak. Najwyższa. Tu idzie dopiero teraz na młynie zbożowym, no, ale niestety wcześniej nie szła i nie było nic ciekawego. A i tak 1100 to nie są złe pieniążki, bo mamy 89 tysięcy, a 54 tysiące. Z samej pszenicy to jest się z czego cieszyć, jak za pszenicę takie pieniądze. Można powiedzieć, że mamy na zagrodę. Z jednego pola to są naprawdę spoko pieniążki. A, ty co ty? To nie ma wjazdu? Nie. Pierdolisz. Ale się będę musiał nawrócić. Dobra, też tu pierwszy się nawróci jakoś. Naddej się tam mocno, fes. Morbo. Stój.
Ja mogę się złamać, tu bo śmietnik jakiś pierdolony stoi. Kurde, ja myślałem, że jest tu wyjazd. Nie ma. Trochę dziwne, jak na takim skupie, no ale... Dobra, mniejsza z tym. Nie będziemy się wkurzać. Generalnie dzisiaj od 9 rano do ponad godziny 17 siedziałem nad zimą mapką. Szacunek. Żeby nic się nie stało, póki co, tu. Jest okej. Okay. To, co chcę zrobić, udaje mi się, także to jest najważniejsze. Ogarnąłem już odśnieżanie, to wszystko teraz najbardziej pozostaje i najbardziej pracochłonne jest ogarnięcie tekstu, żeby to dosyć fajnie wyglądało, żeby to było wszystko przypuszczone śniegiem. Bo już ziemię sobie ogarnąłem. Jeszcze samo stworzenie śniegu też będzie na pewno trochę pracochłonne. No ale na całe szczęście bez większych przygód dzisiaj. Także miejmy nadzieję, że się uda. Niestety nad tą mapką na moją serię no nic nie jestem w stanie zrobić i na razie jest gotowa, a nie mogę sobie na niej pograć, także trochę smuteczek, jeśli chodzi akurat o tą serię. Więc mam nadzieję, że uda nam się na święta nagrać te zimowe odcineczki dla was. Bo tam widzieliście, pisaliście, abyśmy nagrali to w 17, bo tam wprawdzie ta mapa już była gotowa. No ale nie ma to jakby było jednak 19, byłby największy klimat. Więc tutaj będziemy się starać, jeszcze jutro jest piątek, także mam nadzieję, że już jutro ją skończę. I myślę, że nawet dzisiaj posiedzę dłużej, bo po prostu mnie to ciekawi, czy wszystko będzie, czy będzie wszystko działało. Więc pewnie dzisiaj jeszcze posiedzę dłużej. I jak będziecie oglądać ten odcinek, to już będzie wiadomo, także w komentarzach wam napiszę co i jak. Miejmy nadzieję, że tylko po prostu wszystko będzie MP. Ale nie powinno być tragedii z tym. Zapamiętamy co? No. W ogóle ubrączka fajnie to wygląda, bo ubrączka to jest komputer tam, to jest mój tam i testowy, na którym robię już sobie teksturki, że tak powiem, do mapki. No to kurwa połowę tekstur Bronek ma już białą i to dosyć fajnie wygląda, bo ta tekstura trawy malowana. Bronek już tam śpiewał, ulepimy dziś bałwana. Ta tekstura zielona trawy pod spodem jest biała, a trawa zwykła zielona jeszcze u niego rośnie. Nie wiem, kurwa sąsiad, jedzie szybciej, panie, nie mam czasu przecież. Zagrodę dla koni trzeba postawić. Antek, goń tam. W ogóle chłopaki, jak robimy, ile kosztuje ta przyczepa do koni? Co? Ile kosztuje przyczepa do koni? Chuj dużo. Sprawdź. Mogę cię zobaczyć. Bo jestem ciekawy. Bo chyba 1500 zł. To jest transport zwierząt. Tylko, że tutaj za dwa konie jest 16 tysięcy. To się chyba nie opyla. A wypożyczenie? 800. No to chyba wypożyczymy, bo 1500 jest za trzy konie. No to się opyta. I przywieziemy sobie. Co to było? Co? Jeżeli chodzi o pożyczenie, to ja. Dobra. Żeby header sam się przesuwał, no już w dupę jeża. Nie, może zrobię zapis grę czy coś, kurwa, i źle, coś by nam nie tak poszło, także zapisujemy. Pomocno, Boże, jedyny Antek tam już płakał. Cześć krowy. Cześć kury. Zaraz przywitacie swoich nowych kumpli. Wrota trzeba pozamykać, bo są... Najśmieszniejsze! Ogólnie chłopaki najśmieszniejsze, że jak nie chcąc zostawimy konia na pastwisku krów, to on tam zostanie. Pierdolisz! Ale ja będę skakał mocno, ja ostatnio u siebie zostawiłem go niechcąco. Co to robisz? Musiałem już wyjść, co nie? Aha, poprawisz, to niestety został tam. Kurde, bo ja teraz będę tu ją stawiał, to tak nieciekawie. Gdzie? Żebyś tu stał tu. Gdzie byś stawiał? No w tą, w zagrodę. Tu na akurat koło wiaty? Co? Tutaj, no, kurwa, tutaj, wiesz jaka ona... A! W tym miejscu. Jeszcze właśnie, od razu jak już wyjechałeś... Czekaj, to ci pomogę, bo trzeba zabrać od zboża. A i sprzedać ten, płot. Dobra, to ja się wezmę za sprzedaż płotu. Matko bosko, wszystko sprzedawać przez głupie kunie. No niestety, nie idzie nigdzie ładnie jej postawić. To jest najbardziej mnie boli. To... Ale właśnie, nie rozumiem właśnie tej jednej rzeczy, że... Farming dał taką zajebistą rzecz, jak tworzenie właśnie swoich gospodarstw, żeby no, te wszystkie zagrody, kombinacje i tak dalej były i żeby było to cudowne, każdy miał swoją wizję, a robią potem nam, jak to się mówi, na złość i dają nam takie coś, że trzeba więcej się z tym pierdzielić, niż z tego jest przyjemność. Ja nie rozumiem, więc, jak oni mogą ja nie rozumiem no, teraz tylko takie no, szerokie... Na, nie, no tak, no dobrze powiedziałeś, kolizje, zabieram. Dobrze powiedziałeś, kolizje, no bo ogólnie to jest... gdzieś sprzedałem płot, nie ten co tak. Trzeba. Nie, na przykład kurwa, okay. Wiatę stawiam, drugą chciałem go stawić jak najbliżej jej, a nie kurwa 20 metrów dalej. No kurwa. Tak, no oni powinni... Kolizja to jest kolizja, tam jak to się mówi. Masz ten kurde stempel od wiaty, tak, i to jest ostatnia rzecz i dziękuję, a nie, ale nie, kurde, nie 3 rozumiem, metry dalej. Ale nie, było dobrze, się nas zajmie... Sprzedał się, o ja pierdolę. No teraz rozjebało system. Stoję tu, nie? Sprzedałem płot.
bo wcześniej sprzedawałem go specjalnie, patrzę, w którym miejscu jest ten płot w garażu, żeby go sprzedać, żebym nie czasami sprzedał któregoś z gospodarstwa. Kurwa, klikam go dwa razy sprzedać, piszę pieniądze, dostaliśmy, płot stoi. Chuj, idę zobaczyć, ile z płotu z gospodarstwa zajebało. Przychodzę, płotu nie ma. Dobra, trzeba weź, mordo... Dobra, ja już wezmę podczepie. A ty weź gdzieś, odjedź na razie tym kombajnem. Gdzie ty jedziesz kombajnem? No bo ja muszę zabrać kadłubę, bo to nic nie robił. Mam nadzieję, że tak nie jest. Muszę zabierać przyczepy. Co robić? Że wiatę będziesz musiał zabrać, bo... Kurwa, zaraz zabiorę... Katrinę zamówię, żeby zabrała wszystko. Katrinę? Tutaj to już na 100% postawi. Dzięki, mordo. Zajebałem mocno chyba bez. O, ciekawie się robi. O! Jak tam? Ja pierdolę, serio? 14 metrów dalej? Nie, w ogóle. Aha. W ogóle na całej łące się da postawić, czaiś to? O Boże! Farming grip. Miesiąc po tym. Ja pierdolę, ja chyba wejdę na tym modzie to postawić na singlu. Miesiąc po wydaniu. Ej kurwa, no dlaczego? Czekaj, bo może ja coś, nie wiem, co tu kurwa koliduje? Co? Podłoże? Ale co, na środku przecież nawet tego się tu koliduje? Tu się chce, tak, tak, na środku, no. Co kurwa, trawa nie może rosnąć pod spodem? No weź, nie gładaj głupot. To cała łąka, na całej łące nie mogę postawić, patrzcie, żeby kurwa nie było, że... C klikam, żeby dopasły do terenu. Chuja. Nie wiem jak ty sądzisz o tym, ale najlepiej to by było w tym momencie. Zrobić singla. Cięcie, tak, postawić na singla i widzimy się za sekundę. Tak, już postawiono. Cięcie, bo to nie ma sensu. To jest bez sensu, jo. Okej, okay, no na singlu nie było nawet problemu, żeby postawić na środku gospodarstwa albo w krowach zagrody, także tutaj pozdrawiam serdecznie. No jak tylko zagroda mi się pojawiła podczas stawiania, mogłem postawić ją w tym miejscu, leciałem jeszcze przez krowy, mogłem postawić ją również. Także no ten mod na kolizję działa, no, ale niestety tylko na singlu. Jak widzieliście, no udało się postawić zagrodę. Także no niestety kolejna rzecz taka dosyć ważna, bo obory, jak widzieliście, no niestety nie udało nam się postawić na odcinku. No i jak widzicie sami, to i zagrody dla koni również nie. To teraz jakoś... Tak będziemy już pewnie robić teraz. Nie wiem, jak szczerze... Dopóki nie poprawiam teraz. Dzisiaj najlepsze jest to, że Farming wydał w ogóle film, ten sam, który już był. Z tego... Ale oni, nie oni przypadkiem wydawali na fejsie tego? Tego nie filmiku? Nie ja wiem. Na fejsie oglądałem ten filmik. A ja dzisiaj na YouTube mi się pokazało, że on no był wrzucony też, nie? No jo, no, no, no. No także jest dwa razy jakby wrzucony, bo komentarze tam pod tym filmikiem były z godziny temu na przykład, nie? I z tydzień temu. Także inne. Tutaj pozdrawiam. Dobra. Dobra, ale to leżało się do końca. Jo, ale jo. Sobie tam, ja tu jakoś nie wiem. Zrobimy sobie pi razy oko. Żeby to jakoś wyglądało, żebyśmy mieli tu tą dróżkę do jeżdżenia. Nie robię jakiejś za dużej, bo to tylko konie. A chcemy, żeby mieć tu sporo miejsca. Jeszcze na... Przydałyby się jakieś drzewa, kurde, na tej łące. No przydałyby się, już mam tak chętnie... Ogólnie to i tam... O! Zajebiście poszedł. Ogólnie to tam nawet, jak patrzyłem sobie i tam by było otworzone co na początku, no to nawet jeśli by były drzewa, to i by tam też ładnie zrobił. No ale niestety... No nie, przydałyby się właśnie jakieś drzewa plisowe, które... Najbardziej to te... jak one mają? Te brzuski. Bo one są najładniejsze w grze i... No pojętnie, jakie drzewa, żeby były ładne. Mogę postawić małe choineczki tylko, bo niestety tylko je mam. O, z bombkami. Bo jednak, no kurde, te drzewa trochę upiększają też gospodarstwo, więc... No tym bardziej, że teraz się rozbudowaliśmy dalej, więc tu drzew bym mógł nasadzić na miedzy. Dobra. Co, no tutaj nie ma sensu, żebym w kant robił, lepiej łąkę taką zrobić pod kątem i tyle, nie? No. Więc tu spoko. A co, tam musi zasiać, czy co? No co, no tu się zasieje wszędzie chyba. Co, no chyba, że tu robimy jakieś, nie wiem, będziemy stuk tu układać. Nie wiem, robić? Nie. Nie chyba. Dobra, ja sobie wezmę teraz jeszcze... mały... Teraz mnie zastanawia jedna rzecz. Na temat oczywiście koni. Jest ta akcja z tymi balotami. Gdzieś słyszałem, jak ktoś mówił, że nie można dawać balotów koniom. A baloty to przecież jest kiszonka. Chodzi o bele. No tam, pewnie słomy. Słomy. To musisz rozścielić. To już to jest tak zrobili, że teraz w farmingu wszystkim zwierzętom oprócz krowom trzeba ścielić sielarką. Także kupimy tak. Sielarkę. Lub mieć słomę luzem. Tak, lub mieć samozbierającą. Ja się to testowałem na sferi swojej. Także to luz. Ładnie tam widzicie się. Dobra, ja teraz miałem się zastanowić. Aha, potrzebuję sprawdzić, czy jest różnica pomiędzy kupnem koni normalnie.
O kurde. No mówisz 1500. Zaraz sobie wybierzemy po koniku. Ja chcę tego. O. Ja tego bym chciał. No, daj na niżej. Jeszcze? Jeszcze? Ja bym chciał tego. Dobra. To brunatny, ja chcę koń gniady. Koniu nie. Brunatny, nie brunatny. Weź się na ja nie. A, dobra, sorry. Kurwa, man. Wybierz mi jakiegoś ładnego. Ten brzydki, brzydki, brzydki. Ten jest jeszcze czarny, jest ładny. Dobra, ja chcę tego. Ja mam takiego murzynka. A ty którego go chcesz zadać? No właśnie nie wiem, jakie dokładnie są. Jest brązowo-biały taki. Jest, jest. Z czapkami. No. Chcesz? W użyciu? Nie, nie. To mogę go wziąć. Dobra. Jest całkiem. I to by było... Gniado strokaty. Dobra. Jak no, mieliśmy tylko trzy konie kupić na początek, nie? Jo, jo. No to 900 za przywiezienie, 800 za wypożyczenie. Nie opłaca się. Ja więcej musiałem wtedy kupić i więcej mi to ten policzyło. Dobra, czyli od razu potwierdzamy. O kurwa, koniu, nie? Koń stajni, zastajony stajni. Kurwa, biegnę do mojego mordo. Ale jest ładny. Ale dorodny. Ej. To jest ojciec jakiś Arab. Co, no karmimy je, czy jakaś przyjaźka najpierw, co? Najpierw. Ej, da się na kierownicy jechać koniem? No jak, jo. Jak tak, kurwa. Mordo, ho. Przejedzimy się. Ej, czekajcie, ja z wami. O. O, jak fajnie, nie? Dawaj, stop, stop, chodź. Czekajcie, ja z wami. Wiem, ja czekam. Na kowie już jadę. Czekaj, co tu jest? Tryb... Tutaj tylko W i S i kierujesz. Step by step. A jak szybko biec? Kroku. Do przodu dwa, W nie? Klikasz parę razy. A jak skoczy? Boże, wyjebał się. Pasja. Dobra, chłopaki, gdzie jedziemy się przejechać, zobaczcie. Ej, czekajcie, z tej skarpy pierdolnie w dół, ale nie, bo za dużo. Nie, to może tak trochę nierealnie. No wiem. Ej, kurde, ale będzie ujeżdżany konik. O Boże, nie może w niego! Nie, nie. Ja weź chociaż realnie jeździ. Ja chciałem... Chciał wyhamować, nie udało. Nim się ci strasznie skręca ciężko. No jo, czym szybciej, tym on wolniej skręca, co nie? Nie wiem, możemy się przejechać gdzieś tutaj. Może na górę pojedziemy, co? O, dawaj! Do zamku? No, dawajcie! No, zamku. Sprawdźcie, możemy, zamku to powrotem. Będzie z jakiś chwila moment przejeżdżone nimi. No, no dobra, 5 minut chyba mamy jeździć. Pierwsza kolizja koniem zaliczona, także no, jest dobrze. Uważaj te chłopaki na drodze, nie? Fajnie, że chociaż jak biegniemy na przykład po asfalcie, to słychać, że jednak to asfalt będzie nie ma, co, nie? Takie klekotanie, więc... Czy ja dam radę jechać na kierownicy tutaj? Mogę zmienić kamerę? Nie, wiem? Nie, chyba nie. Nie, nie ma nic. Niestety. Ale mordo, twojego tam ściąga jeszcze. Ale mam ładnego konia, tak mi się podoba. Ja też chciałem takiego brązowego. Ja mam u siebie więc... też nie na serii też tego srokatego, jak to powiedzieć. Ale też zajebisty. Nie no, a tego twojego nie widziałem jeszcze. Tu jeśli chodzi o konia, to fajnie to jest zrobione. To szkoda, to, że ta zagroda ci się nam tak popsuła ten odcinek. Nie no, realne, bardzo realnie to wszystko się zajebiście rusza nawet ogon, co nie? Ale naprawdę musieli tu poświęcić sporo czasu, żeby takie coś zrobić. Nie chciałbym, żeby teraz koń mój spadł na przykład ze skarby. Koniu nie! Patrzymy, kurwa, krzyżacy czekają na górze, bo... To słyszę... skakanie tak. Jeszcze nie tak trochę nierealnie wygląda, natomiast no. Wydaje mi się, że coś... lepiej tego się nie dało chyba zrobić. No ale ty, no. No, weź teraz wszystko z zagrody. Czy możesz sobie otworzyć te wrota i wyjść, co nie? Dobra, myślałem, że nie. Ale trochę, wiesz, za dużo roboty było. Ale ty, no w końcu, żeby ujeżdżać tego konia, to byś musiał tylko tak jeździć, a tak to jakby nie patrzeć, jak postawię ten tor taki, tam są przecież te do no skakania, nie? No przecież na przykład na Ravenporcie jest normalny ten, to nie? No. Więc tam sobie może się przejechać, pobiegać, ale wystarczy, że pobiegasz mój. A jak to jest teraz? Ja lubię na przykład skoki z gór. Konia. Swojego konia teraz można nazwać i wszystko? Jak tak, to jest? Tak. No, no ja nazwałem aha. Na przykład swoje konie. A teraz na przykład, żeby przypisać, że każdy jest czyjś. Nie, nie da się tak. Po prostu ja na przykład mogę znaczy, jeździć brączka, no, że... koniem lub tak, swoim, tak, tak? To, no bo to musimy ujeżdżać, ale możemy nazwać. Każdy swojego będzie miał i nie da, że będziemy po kolorze poznać. Wymyślcie jakąś dobrą nazwę dla konia mojego. Możecie napisać jakieś fajne nazwy w komentarzach i sobie nazwiemy je w kolejnych odcinkach. Chytry skurwysyn. Petarda? Nie. Chytry skurwysyn. Jaki? Nie wiem jeszcze. Próbuję jeden czarny ogoniasty. Przybyłeś przypomnieć nazwę mojego... Oho! Mocno tam byłeś poszedł. Boże, co na kierownicy jak kręci? Chciałem zobaczyć, czy kurwa koniem jak na deskorolce można, wiesz? I powiem ci dobrze. Chcę przypomnieć, jak się nazywał koń mojego wujka, ten pierwszy. Bo wujek ogólnie ma stajnię, ma około 30 koni, także... I próbuję sobie przypomnieć, kurde, jaką się nazywa. Pewnie Kasztanka. Nie. Ale kozacko, ty mój już zadyszany. A tu już jest koniec, panowie. Ej, no ale to zwalnianie jest zajebiste. Ciekawe, czy wejdę tutaj. Beka, chodź to pany. O, ja pierdykam. Tak miało być ładnie. Ale fajnie sobie, kurde. No. Ej, panowie, chodźcie tutaj kawkę wypijemy. Ale kurde, sala widokowa normalnie. Żeby spadłem. Osierociłem nam, ale zarąbiście tego nie widać. Ale zrób mi zdjęcie, mordo. Przyczajony tygrys.
O ja pierdolę, mordo, nie. Myślałem, że będzie skakał. Że będzie mocno skakał. Koń, kurwa, zaliczył. Zaliczyłem. Na głowie, nie? Zaliczyłem konia Brączka. Ktoś uprowadził konia Adama. W ogóle jak to? Dixie, Pablo i Sally. Ja mam Dixie, Bronek ma Pablo. Nie, przepraszam, Bolek ma Pablo, a Bronek jak ma to Sally. Nie, spacją. Nie zmieniajmy jeszcze, zmienimy w kolejnym odcinku. Ogólnie panowie, zrobiliśmy. Ej, chłopaki, z jednym przejazdem tutaj w górę zrobiliśmy 70% ich jazdy. Więc. Jak nie masz? Co pójdę do tego? Nie masz pewnie tego. Daj mi kierownika. Kierownika nie masz. Dobrze. Adam zwolni. A Bronek awansuj. Ty, dobra. Nie, no ale mogę. Jeśli chodzi o te tryby... Odchodzi się do niego? Nie da się zmienić. Dobra, zmienimy to, mówię, w następnym może ludzie coś wymyślą ciekawego. Czekam na was, chłopaki. Ja mam kasztankę! O, zmieniłeś? No. Jak ty to zmieniasz? Dobra. No, w tym, no pod escape'em. Aha! Jest to polo, o którym wspominaliście tutaj. No niestety, ja trzeba było zakupić land za ileś tam milionów chyba. Z całym pałacem, żeby można tu mieć pole i nawet nie wiem, czy to by było opłacalne. Ja pierdykam kolizje, jakie mają te konie, to szok. No, trochę jo. Ja też ja pierdykam, chciałem minąć fajnie tego, Bronka, no, co nie. Mam, co tak, nazwałeś? Nie powiem ci. No weź powiedz. O Boże. Makler! Serio? To nie jest makler, jest. Makler, kurwa. Zakłady bukowerskie. Machle, swojego machlojek nazwę. Machlojek, o! Kapudna jest bigo. Chyba tak się nazywa, nie pamiętam. Znaczy, ja nie wiem, czy mój nie zdechnie, nie? Bo już Mordeczka, tyle... poczekaj, bo tak sam biegnie sam. Ledwo idzie mu już, nie? Ja mogę skoczyć z góry? Będę szybciej. Aż tanka na pewno. Chcę zobaczyć, co tam jest na dole. Zajebista sprawa taka, nie? Naprawdę szkoda, że na krowie nie można jeździć. Patrzymy, kurwa, zarwała się skarpa. Spadłem. Ej! Widziałeś to? Zatrzymałeś mi konia, mu jak się zbulwersował od razu. Ja? I ja mordą do ciebie. Tak zrobił. Mówisz, pierdolaj! Tak zrobił. Mocno fest. Ale dobra, ja tam wolę na kierownicy ej, pocypować mi. Ej, zobaczcie, o Boże, ten co dojewał. Kojna saniak stajni. 100% ich dziennego biegania, teraz tylko wyczyścić i mamy z głowy i nakarmić. Kurwa, jebany Zorro, nie? Ja pierdolaj, jak to wygląda! Nie mogę zobaczyć go debila! Poczekaj, mu w lampę przypierdol. Patrz! Zobacz! Ja o, też kurwa, biegnę. Spadłem! Patrz, poczekajcie! Patrz, jeszcze. Ja nie! No to mogę akurat zablokować, nie? O nie! Jaki dym tu jest! O, New Holland! Dobra, ja talerzuję dalej, mordy. Nie wiem, ja zobaczę, czy... O, wszystko przez nią Holanda. Ty mordo weź podepnij pod konia. Nie no, chodźcie ten do zagrody go wyczyścić te konie. No i oto co Romek. Ty się z nimi robi jeszcze. No jeszcze nie, czysz, wyczyścić musisz. A zobaczysz, że będzie ujebany jak tu trochę. Ja to widać jakoś fajnie jak się czyści? Tak, znaczy widać bardzo mocno. Widać jak jest ujebany, ale nie widać jak czyścisz. Mordo tak skończy talerzować te konia. A ja i tak się w ogóle udałem, bo... Biedny koń sam stoi. Bo ludzie do mnie co nie, że wyczyść konia, ja kurwa podjechałem. Pod Adam spodnie zdejmuje. Podmiejka. To było najpiękniejsze. Nie. I zaraz, końka na swojego konia. No. Ty, poczekaj, bo mój nie jest, nie widać mojego, widać u twojego? A jak to sprawdzać wszystko? Ej, na MP nie widać, masakra. A co? Czemu koń makler już jest w stajni? Kurwa, nie nazwę, nie swojego zmieniłem. Nie, wszystkie trzy są chyba w stajni. Nie, no mój... O, Bolek, nie widać, u mojego widać, chodź do mojego. Czekaj, gdzie ty jesteś? Tutaj, w drugą stronę. A co mam tutaj stanąć? Widzisz jak... No, widzisz mojego? A, twój koń stoi tutaj. A no jest ujebany, no jest. No, tak, taki dobra, na białych ma bardzo blondowe... Jak klikam na niego myszką, to tak, co? To wytarłeś go. Aha. Chłopie, zawarcą nam jak maciora na ciebie, jak do oboru mnie wszedłeś. To do ciebie warczała. Jo? No i mamy wyczyszczenie... Przypadkowo nazwałem twojego konia wcześniej, jak coś już mu zmieniłem. Zobaczcie, mamy tak, mamy wyczyszczenie 100%, mamy biegi 100% i 4% już jego, że tak powiem, krzychu. Krzychu się stanie. Krzychu, kurwa. Ale maklera jeszcze wyczyść. A ja nie widzę go, ja go nie mam. No bo jest na polu zostawiony. Najpierw stale, że ja nim wrócę, zostaw go.
Biedny koń. Potem go wyczyścił. Się od mojego konia. Dobra, daj, ja se posieję tym. Ja se chyba posieję... Albo nie, a nie mam New Hollanda. Tylko, że Fend, jeżeli chodzi o Fenda, to że jest tam, wiesz. Dobra. Jak ostatnia, to... ostatni przejazd. Jo? No dobra, to ja biorę sobie tego zwykłego Fenda, jadę... Jadę... Sześć prawem. Tak jest. Czekaj, co jest siane na tym, gdzie jest karteczka? Na 30? Jęczmień. No tam przejechać zieloną uprawową. Dobra, potrzebuję tego. New Hollanda chyba. No to ja jadę tak to. Albo nie, Fenda radę, nie? No. Dobra, to ja jadę Bader, Szpader. No to już możesz iść na kierunek, spokojnie. Nie, to poczekaj, już teraz to sobie cofnę tyle. Pojedziemy z Fendem, posiedź trochę ten. Da radę Fend chyba, bo no, on daje radę na ciebie. A gdzie kukurydza miała być? A tu, tu ja nie, tu dopiero co robiłem w poprzednim odcinku. Nie, no ty nie wygląda to zagrożone tak. Ej, w ogóle nie ten, nie rzucamy nawozu? Mógłby ktoś przede mną jechać masejem pod 3 dnia 30. Bo ja nie mam podsiewacza, a nie, przepraszam, to nie ten siewnik. Masej ten wielki rozsiewacz. No bardzo mocno tam będzie wyglądał. To Bronek już zaraz mi Holanda chyba daje. Zanim no ja załaduję, ten. Zanim ja wyciągnę se palety i wszystko. Ja jeszcze muszę tam w lesie stależować tego, bo u Majszaka dodzwonił, że ten... Nie, no to później, to weźmiesz Maseja do talerzowania. Weź maklerka tam podepnij, żeby zapytalał. No dzwonię na usługę, muszę jechać na co? I sobie poradzę po drugiej. Na razie. Nie, no weź ten, weź daj, żeby badać. Nie, że usługa. Pojedziemy we dwójkę. Nie, no to, na to ty Bronek, nie możesz, że ty Bronek... Nie, ja muszę kładę odstawić, weź się Holanda. Nie. O ty! Na tabulatorze można się na konie przerzucać. A właśnie miałem o to spytać, bo kurwa tu snopki na... Bo ja klikłem teraz. Na konia przerzuciło mi. A ten pana pole. Mocno fes. Ścigamy się? Czekaj. To pierwszy w stajni. Chciałem cię mocno przytrzasnąć talerzówką. O, tak się zacapujemy. Ja tutaj zostawię talerzówkę. Kurwa, po tym na tym gospodarstwie tyle się dzieje, że to mało to nie potrąci. Talerzówkę przy myjce. O, masy ledwo poli już. Nie będzie przejazdu, kul, nico. Cieka, cieka, cieka. Mordo, już starczy twojemu koniowi, nie? No myjki nie musisz nie podjeżdżać, możesz umyć najpierw. Koniu nie. A nawozów nie ma, tak? Nie, chyba są na tym. Uważaj, może tak konia, że mnie przedziurawił. Jak coś mu kopa zajebał z ostrogi, to od razu poszedł na prawą stronę. Dobra. To jadę po nawozy. No to... Ogień! Tak. Mój koń ugrywa się. Destiny to the star. Czekaj, chyba parkuję. Ty! Mordo, mam dwie palety nawozu. Ale dobra. Będzie następny raz. Cool tam. Chyba, że przyjedziesz, ale to nie. No tu widzicie masę... Będzie następny raz, bo tam jeszcze przecież pola będzie. O, ogólnie no collision kamera wyszła. Trzeba pobrać, sprawdzić. Mówię, o, nareszcie. Ciekawe, czy jest MP. Trzy tryby biegania są w koniu. Co? Trzy tryby chodzenia koń ma. Zobacz. No jo. Jakoś... No jo, i później galop. Galop... Drugi jest taki, to nie jest galop. Susel to jest. To się nazywa... Panowie, to macie tam wszystko opisane, wiecie. To się nazywa cwał. Cwał. Aj, cwał, boi, caj. A po stepie jest jeszcze taki. Step by step. I już po kroku będziemy. Będziecie wszyscy z czasu. Jeszcze kus. Kusy z tego, z rancha. Będę teraz stepował i galopował. A jak to jest? A, dobra. Sorry, cwał to jest to. To jest cwał. A galop to jest to. Jest step, galop, jest galop. Step, galop i trwał. Może być nasz chwał. Myślałem, że jedną paletę tylko przygarnie, a tu prawdopodobnie bym ze dwie wciągnie. Nie, półtora. Dobra, ale mamy załadowane. Może granic się załadował. No, tak mówię, wreszcie proszę, proszę, to. Proszę. Maszyny podpalane wszystkie. Wreszcie kurde nam się talerzówka przyda, tak typowo jak powinno być po orce robione. No siąsiad, jeźdź, bo nie mam czasu. Step by step. I już po kroku będziecie wszyscy w szoku. Jak jedno lato w roku. Koniec. Sąsiad, weź kurwa nie skręcaj, bo będzie tu wypadek. Sąsiad, nie opierdalaj lipy. Koń makler, jak to brzmi w ogóle? Koń krzychu, to już w ogóle. Ja koniu nie dam. Koniu nie dam swojemu nazwę.
Nie. Nie. O! Kurwa, ale tu widzę, że na dwa będziemy capować. A jak? No co myślałeś, że na jeden będzie się dwa fendy w akcji, ua. Step by step. Gdzie fend jest? Gdzie fend w Rosji? Fend jeden i drugi. Fendy w Rosji. No bo czy będziemy z ten, no przecież co? Na pełnej tutaj jedźmy. Dwa? Na ja. Chłopie, to on na tym jednym swoim to by dwa odcinki to robił. Właśnie. Był wtedy miał step by step. O, stro tam dałeś, może. Na pewno włączę się dźwięk. Fajnie, że robisz poprzecznie. Jak to się siało? Znowu. Kilometr na godzinę. Bo on 6 lat pójdzie. Co? A może jest ktoś ten, nienaprawiony może jest. Mordo. U siebie. Sprawdź, co jest popsute w tym najbardziej. Bronek, śledzisz? No to jest ciężko zimia, bo po orce i tu muszę rozbić, to zawsze nie pojadę. Kun i... To wszystko z kuna jest chyba. Taki bajer tam. Coś z kunem szukaj. Ale coś... A pęd? Pęd? 65? Pewnie 70. 61. Co, to myślisz, że przejdzie się jedną dwa jak było źle? Nie wiem, ale on dał radę sobie przejść z tym odcinkiem. Nie wiem. Nie widzę, że koła po prostu umielą, nie? Znaczy tak samo wtedy jak było w tym do kukurydzy. A weź oprzy, bo się bierz się, a musi jeszcze przed kukurydzy. Dalej nic nie mogło? No to nie wiem, bardzo dziwne w takim razie. Może sobie dużym się jeść może. Ja się tu jeden poprzecznie jak robi dopiero. A tu chyba dawka idzie. Boże, jaki Holand wielki. Nie wody. Ja się wiem, no żartuję, ona jest Landara ciała. Landara złego ciała. Ta bredalka dużo lepiej moim zdaniem wygląda teraz niż no teraz o wiele lepiej. No i fajnie popatrzył. Ale... No mówię, poprzecznie jak mówię, to ja wolę poprzecznie jak ja przejechać, bo tu bite było. Ciężko orka mówię. Ej, gdzie są pieniądze? A, konie kupiliśmy. Boże, nie gdzie są te pieniądze z las? Już myślałem, że jak odwaliło się jak na Odara. Masakra. Nie, tam po północy na pewno wszystko odda. Dobra. Ale idzie, jebaniutki. Ciepieczek hamuje. Jo, to tam sobie się i fendem będziemy po pierwsze ładniej, szybciej i cudownie. No już teraz jo, ja się zaraz wezmę i wtedy ty najwyżej od drugiej strony pojedziesz. No zamieńmy, ja? Zamieńcie po prostu Holanda z fendem, Jezu. No na pewno, no ja nie będę jechał 5 na godzinę. Mógłbyś przywieźć go, jak tak nic nie robi. Kogo? No i Holanda. No przecież a, tu jest, dobra. Jesteś niezły. To weź bierz tego, Maseja. Maseja masz wolnego, jeśli trawę. No jo, jo, co tam się opierdala? No jo, w sumie rację. A, tylko zobacz, czy ten pierdziomaster jest nie jest rozwalony. To jest rozwalony? Pastor. Nie jest. Nie był? No bo jak ja patrzę ostatnio, to miał mało. Może żeby został naprawiony. Ostatnio jak mamy u siebie warsztat, to wszystko ładnie naprawiamy. Kiedy my podpiszemy funkcję na kierownicy? Nie wiem, ja tam. Ja nie mam funkcyjnych klawiszy. Ahoj, Fędziku. Jeszcze ahoj, nic nie wiesz. Ahoj. Ale fajny byłeś, naprawdę. Dużo pomogły. Dużo ale szczęśliwie odpalił. Powiedział, szczęśliwy, bo nie będzie w naszym gospodarstwie. No, szczęśliwy tam pójdzie to. Matko Bosko, nie będę się bugował. Co nie zysta. Jest zadowolony mega. Pójdzie do takiego gospodarstwa, w którym nie będziesz najmniej. O, to nie jest by pomoc i chciała pracę. Pole nie należy do ciebie. Kocham tego komunikaty. Co? Czemu siemnik bok nie idzie? Jaki siemnik? Uj. Mu? A nie? Nie. Nie wiem. Tak może monitor macie bokiem. Trochę jo. Dojebałeś się na konkret. Dzięki. Ale do siania jeszcze na kolejny odcinek myślę, że chyba będzie. No będzie na spokojnie. Więc w kolejnym odcinku mnie myślę, że jeszcze się wyłada ma będą kwestii na wody. No i bajka, bo wtedy wychodzi ze siłowych teraz... tak jak chcieliśmy, kukurydza i wszystko. Może teraz do kogo idzie opryski? Do Bolka powinny być opryski na wodę. A no to trudno, to sobie zrobimy olej opryski na wodę, a my zajmiemy się dwa razy. Nie, no, ja nie tak zrobimy tak... wtedy tych, ale to się zrobi opryski na wodę poza odcinkiem. No bo jak mamy zacząć zimowy już ten, no to musimy ogarnąć to. Te dwa odcinki no teraz musimy ogarnąć. Co? Wszystko. Wszystko, żeby zasiać, nawieść i wszystko. Bo kukurydza już musi być urośnięta u mnie, bo będzie na zimowy odcinek koszenie. Tak jest. Ale kurwa, tam jest pole do orki. Jedno do dupy ta kukurydza wyjdzie teraz. Co? Do dupy ta kukurydza. No, no to no, co nie, to raz w roku mamy zimowe odcinki i co nie robimy kurwa kukurydzy, bo nie wyjdzie?
też. Nie wiem, ja bym. No dobra, no to ludzie napiszcie w komentarzach, jak robimy. No bo teraz to słabo było, jak mówię, mamy raz w roku te odcinki zimowe. I no teraz patrzeć na to, że po prostu kukurydza nie zostanie pierwsza skoszona. No trochę jedynie lipa, bo ja tam sobie zrobiłem jedno pole już do orki. Jakie pole do orki? 11 zrobiłem do orki. Bo mówię, nie była ora, no, a nie, no było tam akurat orane. Ale mówię, akurat najfajniejsze pole takie na odcinek, żeby było. I tak teraz się zastanawiam, jak to wyjdzie. Bo kukurydzy będzie orać przed zimą. A, no to najwyżej, no to będzie, bo liczyliśmy sobie, no to będzie o ten. Kukurydza, orka i akcja las. Moim zdaniem to będą trzy takie prace. Kolejne trzy odcinki to będą z odśnieżania, więc raczej około 6 odcinków będzie z zimowej mapy. Tak mi się wydaje, chyba że wy myślicie coś ciekawego jeszcze, no to napiszcie w komentarzach. To się będzie robiło. Nie no, tutaj naprawdę ten siewnik fajnie sobie radzi. No i przynajmniej no ubywa tego pola, jakby nie patrzeć. No i ten plus, że uprawą siewni nie trzeba robić talerzówką czy czymkolwiek przed tym. Przed nim, więc zboże po zbożu, jak będziemy siać, to będzie petarda. Kurczę, jestem 10 na godzinę leć. Co, twój? Mhm. No to u mnie coś było nie tak. Ja 6 jechałem na poprzeczniaku. Ale mieli mu ten, pilnie. Bardzo mocno. Dziwne to jest. No ale widać, no zobacz ty, zobacz jaką prędkością ty siejesz, nie? Widać to z daleka. 7. No widać to z daleka, że tu kurde naprawdę. Ale ty on sobie radził, co oni kurwa by zaktualizowali go teraz? Nie wiem, ale zobacz co się dzieje z tym. No widzę, ja widzę jak podnosi w ogóle. Spróbuj, go. Ej, spróbuj opuścić ten przedni, bo on ma przeciążenie i na orce może skakać. Spróbuj opuścić ten przedni teraz. Czy to coś pomoże, czy nie? No, no nie za bardzo. No bo przez to, że go tak buja, to koła podnosi tylnie i nie ma tego uciągu. Na pewno nadal go buja. No i to jest akurat właśnie buja. Trochę lipa. Dobra, tu mamy... O, tutaj to już nawet 6. Nie no, dobrze. Wiesz czemu on tak robi, bo myśmy wtedy nie siali po orce. Może po orce ma tak ciężko tyle. Może, no bo no, tutaj mówię, jednak... Mówię, bo podnosi, nie? Mega go rzuca. Tak mi się wydaje, że to jest przez to właśnie, że po oranym jest robione teraz, nie? Bliżej muszę sobie dojechać. Czy tak będzie bez mijaka? Ależ owszem, czemu nie? Sieje bez znaczników, no bo po orce. To nie byłoby sensu to w ogóle się bawić tymi znacznikami. Nawet byś nie widział. No to zobacz, no wydajność petarda tutaj, nie? Jeżeli ten siewnik... On nawet z podniesionym jedzie 10 na godzinę max. No to coś musieli zrobić, coś oni musieli zrobić, bo na początku on dobrze chodził. Mówicie, że w orce nie odpowiadał. Ale on teraz jechał tam posianym. Przez chwilę. Z włączonym. Nie, z podniesionym. Z podniesionym. Z włączonym. No to co z tego, ale my z włączonym jeździliśmy... No ale z kombajnem jak masz włączony i podniesiesz go, to też normalnie. No jeździliśmy szybciej. No może, że to jest coś zmieniamy, ale... Jedziesz i tak prędkością. Ja tam jeszcze jedną rzecz to sprawdzę. No tu 8, no ale no dobra, to jest fest w górę. No, to się nie pytam się Bronka, czy ten, czy chwastownik jest naprawiony. Jo, naprawiony, 14%. Opieha. Mocno naprawiony. Ja pierdolę. Właśnie widzę, po połomie to są siła. A bredalka ma 22. Proszę bardzo, bredalkę trzeba naprawić. Nie mam wrażenia, że ten chwastownik się co chwilę psuje. Bo on chyba już przeżył no, swoje. No, on hektary robi. I tyle. Nie. Jak on ma 40 ton? Ale idzie 9 na godzinę. Kunte F. Ale pięknie wygląda z przodu z tą ton. Ale spoko, bo akurat co dosypię, jak ci będzie potrzeba. No tak, dlatego wziąłem. Dobra, miejmy nadzieję, że z tymi przerwami, z tym cięciem będzie już te 40 minutek, także w tym odcineczku ja wam bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do chłopaków. Już tam mam nadzieję, że będziemy się teraz bawić, a w następnym u mnie już się widzimy na zimowej, także no nic tylko czekać, miejmy nadzieję trzymać kciuki, żeby się nic nie zbudowało, tak jak to codziennie prawie bywa na naszej serii. Także ja się z wami żegnam, dziękuję wam serdecznie za uwagę, zostawcie chociaż jakąś motywacyjną łapkę w górę, żeby nadrobić tego wspaniałego farminga. Do kolejnego odcineczka. Strzałeczka, trzymajcie się, cześć. Hello.